Trzecia edycja przystanku Krajcok wypełniła po brzegi salę widowiskową Starochorzowskiego Domu Kultury. Tego wieczoru zespoły i wokaliści prezentowali własne interpretacje utworów Mirka Breguły i zespołu Universe. Wcześniej było takie spotkanie zaduszkowe związane z, żeby upamiętnić śmierć Mirka, a potem, że to się 3 lata temu przekształciło się to w przystanek Krajcok, który bardziej jest takim, można powiedzieć, bardziej rozrywkowym. Są zespoły, są różne wykonania, różne aranżacje różnych utworów grupy Universe, no i tak to się przerodziło i myślę, że będziemy to kontynuować dalej. Co roku zgłaszają się nowe zespoły, co to mnie zaskakuje, że to nie są te same zespoły, są nowe, które chcą przyjechać, które chcą grać. No, Mirek Breguła to jest postać tutaj na Śląsku na równi z Ryśkiem Riddlem, no, najbardziej znana, tak mi się wydaje. Każdy, kto orientuje się w muzyce takiej szeroko pojętej, wie, kto to jest Mirek Breguła, więc myślę, że było to bardzo ważne, żeby zagrać i pokazać trochę w innej aranżacji te utwory niż tak, jak znają wszyscy, prawda? Na swój sposób, jak my to widzimy. Moje zetknięcie z Uniwersem było w 1988 roku w jednostce wojskowej 4117, gdzie odbywałem zaszczytną służbę wojskową. Wiedziałem, że cały czas grają, że jest to taka muzyka fajna, że tak powiem, do ucha. Sympatyczne granie, dlatego chociaż na co dzień gramy troszeczkę inną muzykę, nieco może bardziej ciężką, ale z radością, tak jak powiedziałem, podjęliśmy to wyzwanie. Mój starszy brat słuchał kaset jeszcze Uniwersu, także jakoś to w moim życiu płynęło, także i podsłuchałem, także no, stwierdziłem, że no, nie ma, jeżeli jest taka możliwość, musimy tutaj być. Ja odkąd pamiętam, kolega w aucie zawsze miał Uniwers, więc zawsze jak jechaliśmy razem na próbę, to Uniwers był grany. Wśród publiczności nie mogło zabraknąć członków już legendarnego chorzowskiego zespołu. Troszkę z boku siedzę i wczuwam się jakby troszeczkę w rolę, może nie jurora, ale takiego wychwytywania talentów, no, że jeśli będzie potrzeba, to po prostu jakieś może wskazóweczki dla takich ludzi, którzy śpiewają, czy ewentualnie pewne rzeczy można zasugerować, żeby to jeszcze w przyszłości lepiej zabrzmiało. Widziałem uśmiech na twarzy pana Henka, także mi się wydaje, że nie było źle. Może mu się spodobało, tak liczymy przynajmniej. Na pewno grają troszeczkę spokojnie chłopaki z Uniwersu, no ale chcieliśmy pokazać w innej aranżacji, że jesteśmy młodzi i też chcemy dać power tej imprezie. Tak.